My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist. But secretly, with the help of my friends at Star Labs, I fight crime and find other metahumans like me. I am the Flash. Witajcie, z tej strony Woderio i zapraszam Was na omówienie 14 odcinka 8 sezonu Flasha. Zapraszam. Na początku odcinka widzimy walkę Team Flash z gościem w takim Nexosucie, gdzie no tutaj po tej walce no widzimy, że nasza drużyna no nie jest cała od śmierci, można powiedzieć w poprzednim odcinku Killer Frost. No zresztą no, sam złoczyńca mówi, że to są najgorsi bohaterowie na świecie. No i po następnej scenie widzimy, że to ten złoczyńca, który się tutaj walczył z naszym całym Team Flashem, to Blackbuster. Jest to m.in. taka postać, która walczyła z Nightwingiem. No a tutaj no mimo wszystko, no wszyscy się tutaj go olewają, no bo on nie jest jakiś tam mocnym przeciwnikiem. No i tutaj wszyscy szykują się na pogrzeb Killer Frost. No a tutaj widzimy, że no Caitlin mówi, że nie idzie, więc no tutaj dosyć no ciekawy tutaj będzie odcinek na pewno. Troszkę bardziej lżejszy, bardziej tutaj bez, nie będzie tak dużo Flasha, myślę tutaj. To jest oczywiście minusem, no, no zobaczymy tutaj pożegnanie Killer Frost, jak tutaj no się to odbędzie. No i widzimy też śmieszną scenę, gdzie tutaj no Allegra z Chestem tutaj się sprzeczają, tutaj dosyć no ciekawe, no sprzeczają się po prostu. No i Barry wchodzi tutaj cały tutaj w przemokczony, widzicie tutaj z tym wiosłem w ręce, i to oczywiście była jak najbardziej humorystyczna scena, bardzo mi się podobała. No co mnie przenosimy się do, właściwie idziemy razem z Chesterem i Allegro do Marka, czyli no Chill Bada. I tutaj no cel tego nie przeprocesował, tutaj strasznie robi tą siarę w tym swoim właśnie lokalu, w tym swoim barze. No a poza tym jak tutaj widzi dwójkę właśnie parę, to mówi, żeby się pośpieszyli, no bo jedno z nich no może umrzeć, no tak jak właśnie no Killer Frost no umarła, wiecie, no taki no tutaj humorystyczno nie wiadomo jaki zabieg, ale no tak to tak po prostu powiedział do nich. Ale no później widzimy, jak nasi tutaj bohaterowie teleportują go do Star Labs, no i kładą, nie, bo to on dosyć już pijany był w sumie, więc no dobrze zrobili nasze duo, jakim jest Allegra i Chester. No i widzimy, jak wieszają jacket Killer Frost no ku upamiętnienia tutaj, gdzie wszyscy są bohaterowie, gdzie jest tutaj Elongated Mana, gdzie jest Firestorma, te wszystkie rzeczy. Więc no fajnie tutaj, fajnie, że ma tutaj swoje miejsce i Killer Frost no pod koniec no okazała się dosyć no dużą bohaterką, poświęciła się, żeby no ocalić Center City, więc no jak najbardziej tutaj zasługuje na miejsce tutaj w tym właśnie muzeum Flasha. No i przenosimy się dalej do Flasha, czy też Barry'ego, który tutaj wszystkie rzeczy z listy tutaj Frost planuje zrobić, no bo skoro ona tego nie mogła zrobić, to no to on to zrobi. Widzimy już tutaj jak z budowu Snowmana, czyli no bałwanka na Monteverest. Więc no to dosyć fajnie, że tutaj Flash zakończy jakby wszystkie rzeczy, które no Frost miała zrobić. No i chyba Flash wszystkie te jakby zadania zrobił z tej listy, nawet no w muzeum wisi zdjęcie Frost, czyli naprawdę wszystkie te marzenia zostały spełnione. A później widzimy no spotkanie Flasha i no Chill Blade'a. No i widzimy też, że tutaj mała pogawędka, no i Flash pomaga dla Chill Blade'a wyleczyć kasę, ale mimo to tutaj no widzimy szczerą rozmowę między tymi dwójkami. No widzi Chill Blade, nawet zobaczył tą listę Katie, co myślę no troszkę go podniosło na duchu, tak przynajmniej się wydaje. No i następnie przenosimy się na już pogrzeb, gdzie no tutaj nawet i pojawia się Katie, która miała tutaj nie przychodzić, no oczywiście za namową Flasha no udało jej się no dla Barry'ego ją namówić, no i żeby przyszła tutaj. No i widzimy, że no wszyscy tutaj są jakby bohaterowie, nie, którzy znali Frost, to jest naprawdę niesamowite, no. No i widzimy naprawdę fajną tej przemowy i tutaj jak najbardziej. No, jeszcze takiego kurczę pogrzebu to w życiu nie widziałem w filmach, nawet tutaj się twórcy postarali. No ale szkoda, że no inni tutaj bohaterowie nie mogli i nie zasłużyli sobie na taki jakby pogrzeb, nie? Jak na przykład Elongated Man, no nadal tutaj go brakuje.
On niby gdzieś żyje, nie jeszcze, ale wolałbym, żeby on zginął, no i żeby go pożegnali tak jak tutaj Frost. No ale tutaj już po pogrzebie, no nie jest dane naszego teamu tutaj jakby no się tutaj dalej rozpamiętywać Frost, no bo tutaj dalej nasz tutaj i przeciwnik z pierwszego właśnie, z pierwszej sceny wrócił. No i teraz Team Flash jest tutaj się już pożegnał z Frost, jest gotowy, no właśnie walkę z nim. Ale w kolejnej scenie Caitlyn, widzimy Caitlyn, która rozmawia z Chipblade'em. No i tutaj pokazuje jemu właściwie to, po co właściwie poszedł na ten pogrzeb, więc widzimy, że tutaj to nie to dzięki, że Flash tutaj ją namówił, a właśnie ona sama chciała tam pójść, żeby zdobyć pukiel włosów Frost. Czyli no jak najbardziej tutaj ona chce, żeby no Frost przywrócić do żywych. Ale czy tutaj się uda? No zobaczymy w następnym odcinku. Moim zdaniem no raczej nie powinno się to udać. Frost, jak uznamy, bohaterkę została tutaj już zapomniana, pogrzebana. No zapomniana może i nie, ale pogrzebana. No jeśli teraz dla Caitlyn coś by tutaj się wydarzyło i coś by kogoś ożywiła, to mam nadzieję, że to będzie złoczyńca właśnie. Killer Frost zła. Mam nadzieję, tak to by było fajne, nie? Żeby tutaj walczyć ze złą wersją Frost. Ale czy tak będzie? No zobaczymy w następnych odcinkach. A w ostatnim odcinku niestety ta scena z Caitlyn, która chce ożywić Frost, nie była ostatnia, no bo jest ostatnia, gdzie Alice znowu znika, co no, jest oczywiście no, rozwinięciem tej choroby. No i w następnym odcinku będzie tych najbardziej tej końca właśnie tej choroby, a w 15 odcinku ma by no, się pojawić ten Zoom, czy jakkolwiek go nazwać, prawdopodobnie w 15 odcinku Mia się pojawi i no i tą w jakby czarnym kostiumie, czyli no Zoom, powrót Zooma czy coś takiego. No jeszcze zobaczymy, to się z wami oczywiście żegnam. Zapraszam do kolejnych odcinków, trzymajcie się i do usłyszenia.